Witam bardzo serdecznie na spotkaniu w Warszawskim Klubie Gazety Polskiej. Dzisiaj będziemy mówić o zagrożeniach dla wolności. Jesteśmy ludźmi, którzy wolność miłują. Bardzo często mówimy właśnie o zagrożeniach. Dzisiaj będziemy mówić troszkę o innego typu zagrożeniach w innym kontekście. Witam bardzo serdecznie Robert Tekieli. I Rafał Ziemkiewicz. Co wróży, że jednak od polityki nie ucieknie. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa. Drodzy Państwo, przez długi czas zastanawialiśmy się z Rafałem, czy nasze tematyki naszych zainteresowań się łączą. I doszliśmy do wniosku, że chyba niepotrzebnie Państwu czas zabieramy. Ale ponieważ już zostaliśmy tu posadzeni, to będziemy próbowali. Temat brzmi tego spotkania pomiędzy psychomanipulacją a opętaniem. Więc Rafał powiedział, że koniecznie on musi o tej drugiej części. A zupełnie na poważnie. W tym spotkaniu będzie antrakt muzyczny. Do tego czasu będziemy mówili o łowcach wolności, tych, którzy są ideologami i tych, którzy... Jest coś takiego jak aksamitny totalitaryzm. Totalitaryzm, jak powiedział poeta, żyjemy w takim miejscu, które można nazwać ogrodem koncentracyjnym. Ogród koncentracyjny to jest takie miejsce, w którym ludzie zamykają się sami, tak? I odbierają sobie wolność sami. I wyświechtany przykład, obraz, kiedyś ludzi łowiono na wędkę, jak ryby, tak? Potem ludzi łowiono w czasach ideologii siecią. No ale taka ryba, którą się siecią goni w stawie, tak za jakimś kamieniem, pod jakimś korzeniem się uchowa. Dzisiejsze czasy to jest, wybiera się wolność w taki sposób, że ryby łowi się spuszczając wodę ze stawu. I to jest właśnie ogród koncentracyjny, czyli, bo tą wodą jest kultura. Jeśli w kulturze nastąpi odrzucenie pojęć, jeśli dobro oznacza zło, zabijanie dzieci pod sercem matki oznacza prawo, a zabijanie staruszków to miłosierdzie, no to żyjemy w kulturze, gdzie właściwie już nikt wolności nam odbierać nie musi. Rafale, czy czas ideologii to jest... Czy to cię jeszcze kręci w ogóle? Mówienie o tym, bo pisałem to miliardy razy. Przyznam szczerze, że przyjąłem to zaproszenie właśnie z taką nadzieją, że raz się obejdzie bez mówienia o Tusku i innych takich indywiduach, o których oczywiście trzeba mówić i taki jest mój zawód. I jest to zawód, jak zawsze powtarzałem, psa łańcuchowego. Ja takiej używam metafory, że po to ludzie mają kogoś takiego jak ja, pisarza, publicystę czy dziennikarza, jak z tego samego powodu, dla którego rozsądny gospodarz trzyma psa w kupie. Niego karmi po to, że jak coś się zbliża złego, złodziej, albo jakieś inne zagrożenie, albo ktoś obcy podejrzany, to pies ma wyskoczyć z tej budy, szczekać i alarmować po prostu domowników, że coś się dzieje. Nie? Ci sprytniejsi gospodarze na wsi nie karmią tego psa. Się wtedy lepiej złości, ale skoro sięgnąłeś do tych sfer społecznych, z których się wywodzę, to muszę też nawiązując do twojej metafory powiedzieć, że poza łowieniem na wędkę siecią i spuszczaniem wody ze stawu, to jest jeszcze taka metoda jak łowienie przy użyciu granatu, czyli głuszenie ryb za pomocą eksplozji i to się też mieści w tej metaforze. Wschodnia metoda. Skuteczna, brutalna. Jak się zastanawiałem nad tym zadanym tematem, pomyślałem, że wbrew pozorom, wbrew temu, czym ja się zajmuję i się zajmuję się różnymi rzeczami, ale tym, z czego Państwo mnie najbardziej znają i z tym, czym, z czego zajmowaniem się, czym Roberta Państwo najlepiej znają, to wspólny mianownik, myślę, znajduje się w psyche czy w duszy, jakkolwiek to nazwiemy, każdego z nas, ponieważ żeby stracić wolność, to trzeba ulec uzależnieniu. Powiedział, że cały mechanizm utraty tej wolności polega właśnie na uzależnieniu się, bądź zostanie uzależniony.
A uzależnić się człowiek, jak wiemy, może od wszystkiego. To nie jest kwestia tego, nie wiem jak to nazwać, alergenu, tego czynnika uzależniającego chemicznie, czy jakoś fizjologicznie, takiego jakim jest alkohol, takiego jakim jest nikotyna, takiego jakim są te dopaminy, czy jak to się tam nazywa, czy serotoniny, które się wydzielają na przykład w mózgu hazardzisty, kiedy się licytacja odbywa ostra, albo w mózgu seksoholika, kiedy widzi nowy obiekt jeszcze niezdobyty, czy zakupoholika, kiedy prawda, wykańcza limit na złotej karcie. Ta substancja musi w coś trafić. I problem, jak sądzę, cywilizacji współczesnej, czy czasów naszych współczesnych, jeden z zasadniczych problemów i to zasadnicze zagrożenie dla wolności na bardzo różnych poziomach, polega na tym, że mamy do czynienia z całym systemem, który z całymi systemami, rozmaitymi systemami, które z różnych przyczyn poszukują w człowieku tej słabości i znajdują ją. Albo wręcz starają się ją produkować. I to już jest właśnie to rzucenie granatu. Na przykład, no myślę, że takim najbardziej skrajnym i najbardziej przetłumaczącym tę sytuację tego jest praca dealerów, można nazwać pracą, proceder dealerów narkotyków. Znaleźć kogoś, zainteresować, najlepiej dzieciaka, bo dzieciak jest najłatwiejszy, to każdy lekarz potwierdzi, że od czegokolwiek się człowiek uzależy w dzieciństwie, to już mu tak na całe życie zostaje, prawda? Wszyscy tacy stuprocentowi alkoholicy to są ci, którzy zaczęli pić przed 20 rokiem życia. Jak człowiek zacznie pić mając lat 25, to nawet jak bardzo dużo pije, to długo, długo musi trwać, zanim się uzależni. Jak zaczyna dziecko palić marihuanę, dziecko to, mówię, również dotyczy 15 czy 17-latka, którego się dzisiaj już za dziecko nie uważa. Jeżeli prawda, zaczyna się w tym wieku jeszcze, jak organizm jest nieukształtowany, to uzależnienie jest silne. Więc powstają całe przemysły uzależniania na takiej zasadzie, jak to właśnie robią dealerzy, którzy pierwsze działki rozdają gdzieś tam pod szkołą czy pod klubem, wiedząc, że w ten sposób inwestują sobie w klientów. Taka wyszła u nas książka, o której pisałem, która chyba nie została należycie doceniona, a sam fakt już, że jest napisana przez feministkę amerykańską, a u nas wydana przez księży dominikanów, pokazuje, że jest to książka wymykająca się schematom. To jest taka książka pani, która się nazywa Gail Dines, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, pisze się Dines, Brytyjka, właściwie mieszkająca w Ameryce. Książka się nazywa Pornoland i jest to książka właśnie o przemyśle pornograficznym, która pokazuje wyraźnie, że te nasze dyskusje telewizyjne różnych obślinionych dziadków, którym się wydaje, że pornografia to jest coś frywolnego, prawda, fajnego, śmiesznego i jakby dyskutują o tym z takim poczuciem, że dzisiejsza młodzież to ma fajnie, bo oni by też tak chcieli za młodu, a nie było, a teraz jest, to dziadeczki ha, 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 korzystajcie sobie. Nie mają zielonego pojęcia, że to jest właśnie przemysł, który polega na uzależnianiu ludzi i wiadomo, jak się kogoś uzależni, to on oczywiście z jednej strony staje się niewolnikiem konsumpcji tego, od czego jest uzależniony, ale z drugiej strony jego całe życie zostaje zdemolowane, jego psychika zostaje zdemolowana, jego duchowość zostaje zdemolowana, jego relacje z innymi osobami stają złe, po prostu człowiek zostaje zniszczony. No ale dla kogoś, kto chce temu człowiekowi coś opchnąć, to jest, jakby nie jest to jego problem. I mechanizm, myślę, jest ten sam, bo czy mówimy o właśnie narkotykach, pornografii, używkach, czy rozmaitych innych towarach, prawda, od których się ludzi uzależnia, że muszą to mieć. To jest takie hasło, jedno z takich haseł, które mi się przyzwoił, scyzorek w kieszeni otwiera, jak słyszę słowa, musisz to mieć. Czy mówimy o ideologiach? Wydaje mi się, że mechanizm jest ten sam. Ideologia też odwołuje się do jakiejś ludzkiej słabości. No, przykład klasyczny, prawda? Towarzysz Lenin, to grab na grable mnoje. No, kto się nie lubi czuć skrzywdzony, że go okradziono? Kto nie lubi słuchać o tym, żeby to odkraść? Ideologia socjalistyczna odwołuje się do ludzkiego lenistwa, odwołuje się do ludzkiej zawiści, czy odwołuje się do tego, co w człowieku najgorsze, ale też co w każdym człowieku jest i co zawsze w człowieku jest, w każdym pokoleniu. Stąd siła tych, jak to nazwałeś, złodziei wolności. Ja teraz spróbuję Państwu w krótkim
obrazku pokazać równoważnik tego, o czym mówił Rafał, w przestrzeni osoba-osoba. Są tacy ludzie, którzy nazywają się chicken hawk. To są mężczyźni, którzy zarabiają w bardzo specyficzny sposób na życie. Otóż oni jeżdżą po dworcach amerykańskich, po dworcach autobusowych w Ameryce i szukają jak najmłodszej dziewczyny, która zerwała się z domu, która uciekła i która już jest zmęczona, tak? I to są urodzeni, czy też socjalizowani manipulanci, to znaczy osoby, które najczęściej wychowywane były w rodzinie z przemocą. Wyobraźcie sobie Państwo, dziecko, drzwi otwierają się, tak wchodzi agresor domowy, dziecko musi w ułamku sekundy na podstawie mowy ciała zorientować się, czy faza rzewna, czy agresywna, tak? Czy będzie bił, czy będzie przytulał. I teraz taki człowiek potrafi czytać kilkadziesiąt komunikatów mowy ciała poza świadomie właściwie. I on szuka, wybiera najładniejszą, zmęczoną, zrozpaczoną 14-latkę. I rozmawia z nią, potrafi zrozumieć jej deficyty, wie na czym polega jej problem. Ja tych komunikatów mowy ciała czytam trochę mniej, ale na przykład już po kilku osobach mogę parę rzeczy o ich bliższej historii psychoemocjonalnej powiedzieć. Po tym, w jaki sposób trzymacie Państwo kąciki ust, w jaki sposób macie ułożone ramiona, czy macie włosy błyszczące, czy matowe. I nie chodzi o to wcale, że myte, czy nie myte, tak? I tu nie chodzi o to, w jaki sposób zakładacie ręce czy nogi, bo to są rzeczy już całkowicie banalne. Ale oni czytają taką osobę i wybierają najbardziej zrozpaczoną i zakochują się w tej dziewczynie. No i znajduje się rozwiązanie tego problemu, tak? No, jest chata, lodówka, prysznic, tak? Dziewczyny najczęściej nie odmawiają, też się zakochują. I po trzech tygodniach miodowych, tak? Chicken Hawk mówi, no wiesz, mam interesy w Chicago, ale nie przejmuj się, możesz zostać, tym bardziej, że tutaj na górę do pokoiku wprowadzi się mój przyjaciel, którego rzuciła dziewczyna, tak? Bądź dla niego miła. I po drugim czy trzecim przyjacielu ta dziewczyna wychodzi na ulicę i sprzedaje się dla tego faceta. Ten proces, który opisałem, to psychomanipulacja, tak? Bo ta dziewczyna nie chce robić tego, wręcz czuje do siebie obrzydzenie, ale robi. Dlaczego? Bo miała potężny deficyt. Ten deficyt myślała, że jest zaspokojony, bo ten człowiek oszukał ją, że ją kocha, tak? Przy pomocy podstępu i serdeczności, tak? To jest schemat działania sekt. Podstęp i serdeczność. I jaki jest efekt? Ona robi to, czego nie chce robić, robi to, co ją kaleczy. I wydaje mi się, że to jest bardzo duża równoległość tej sytuacji z socjalizmem, komunizmem i tymi wszystkimi. Myślę, że tak. Mechanizm psychomanipulacji jest oczywiście mechanizmem rozpracowanym naukowo i to nie w nauce akademickiej, tylko w takiej nauce praktycznej. To jest począwszy od przemysłów rozmaitych handlowych, można powiedzieć niewinnych, gdzie chodzi o sprzedanie czegoś, co może niekoniecznie jest szkodliwe, tylko po prostu o zysk, ale granica jest bardzo płynna między dojściem do takich rzeczy, gdzie rzeczywiście w ciągu określonego czasu doprowadzamy ludzi do czegoś, co gdybyśmy im od razu zaproponowali, powiedzieliby stanowczo nie, nie ma mowy. Na tym ta sztuka polega, żeby ludzi w coś wprowadzać, no, metodą gotowania żaby, tak, przysłowiowej, jak się mówi. Jak się wrzuci żabę do wrzątku, to ona ucieknie, no, ale jak się wrzuci żabę do zimnej wody i będzie powoli podgrzewać, to nie zauważy, kiedy się ugotowało. Więc oczywiście można by tu dawać różne przykłady, może dla nas takim przykładem niezłym jest to, co zrobiono z całymi środowiskami ludzi kiedyś bardzo zacnych, kiedyś uczciwych, kiedyś przejętych ideałami, którzy w ciągu ostatnich lat ulegli kompletnemu zbydlęceniu, prawda? I potrafią mówić rzeczy tak podłe, że gdyby mogli wyjść z siebie, stanąć do obok siebie. To jest taki mechanizm, który nazywam, gdyby Adam Michnik żył, to by dzisiejszego Adama Michnika nazwał świnią. To jest z całą pewnością. Tylko że człowiek się bardzo zmienił, ale
tutaj może to nie jest dobry przykład, może to jest jakaś ewolucja, która nastąpiła sama z siebie. Natomiast całe środowisko ludzi kojarzonych u nas z elitami, prawda, intelektualistów, gdyby im kilka lat temu powiedzieli, no nie chcę wchodzić w tematy bolesne gorące, tylko się odwołuję, żebyśmy zrozumieli jasno, o co mi chodzi. Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział, że w sytuacji tragedii, prawda, kiedy człowiek zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, wdowa traktowana będzie jak wróg za to, że chce wiedzieć, kto leży właściwie w grobie jej męża, że będzie się z niej publicznie szydzić, że urządza jakieś wykopki w grobie, zamiast przyjąć do wiadomości, że to nie ma znaczenia, że będzie się ją znieważać za to, że nosi żałobę, mówiąc, że to już, prawda, czas minął, wolno nosić żałobę tylko przez miesiąc, a potem należy zapomnieć, że będzie się rechotać przy dowcipach człowieka nikczemnego, który opowiada, że powinna oddawać pieniądze, prawda, bo świetnie zarobiła na tym, że bliska osoba zginęła, albo w ogóle, bo te ekshumacje mające ustalić, kto właściwie leży w jakim grobie, to niech sobie za te wykopki płaca rodziny. Mówię, gdybyśmy to powiedzieli tym ludziom kilka lat temu, to by się pewnie śmiertelnie obrazili, mówiąc, że to jest haniebne podejrzenie, że takie rzeczy są nam najgłębiej obce. Tymczasem całe wielkie środowisko ludzi ze świecznika, ludzi wydawałoby się na poziomie, doprowadzono albo samo się doprowadziło do pewnego właśnie kompletnego zbydlęcenia. Zbydlęcenia z nienawiści, zbydlęcenia ze strachu przed swoją pozycją społeczną. Ale to jest, myślę, że za jakiś czas, kiedy sytuacja się znormalizuje i pewnych sławnych aktorów, czy publicystów, czy profesorów będzie się pytać, mam nadzieję, że ktoś ich spyta, jak to było możliwe, to oni będą mówić tak jak ludzie, którzy się dopuszczali o absolutnych podłości w czasach stalinowskich, czy wygadywania z podłości, bo ci, którzy praktyczne, że zbrodnie dokonywali, to oni wiedzieli, co robią, a ci, którzy wygadywali te brednie najstraszliwsze, to mówili, co? No ja nie wiem. Nie wiem, jak to było możliwe. No wszyscyśmy wtedy ulegli jakiemuś takiemu... Zaczadzeniu. Zaczadzeniu, tak. Przykład Lesława Maleszki, prawda, który na pytanie w filmie Ewy Stankiewicz i Anny Ferenc, na pytanie, dlaczego on to wszystko robił, no mówi, to jest doskonałe pytanie. Rzeczywiście, dlaczego ja to wszystko robię. Drodzy Państwo, tak sobie pomyślałem, że jedyną moją szansą na to, żeby tutaj obok Rafała nie zniknąć, to muszę maksymalnie kontrastować swoje wypowiedzi. I powiem teraz, o czym mam powiedzieć, o laleczkach czy o wysysarkach do dzieci. Na porządek o Hello Kitty. Chcę powiedzieć o tym, że odkrywam tę kulturę, która wokół nas jest, jako kulturę perwersyjnego języka, języka całkowicie odwróconego. I ostatnio fascynują mnie takie zabawki, które nazywają się Monster High. I ich logo to jest trupia czaszka z różową kokardką. Wyobraźcie sobie Państwo, że to są latki, które kosztują po 100 kilkadziesiąt złotych i w ogóle mieć je, to jest coś niebywałego. Wyprodukowała to firma, która wydaje takie czasopismo Witch. Witch to znaczy wiedźma. I ośmiolatki, sześciolatki bawią się takimi zabaweczkami. I to jest rzeczywistość, w której... No bo kiedyś na kościach spali sataniści, tak? Żyjemy w świecie, w którym brzydota ma być określana jako piękno. Tak? Żyjemy w świecie, w którym śmierć, zabijanie to jest coś absolutnie dobrego. Tak? I teraz popatrzcie Państwo na ten proces, bo ostatnio też dotknęło mnie mocno to, że Światowa Organizacja Zdrowia, tak, czyli organizacja, która ma ratować życie, promuje aborcję dla dziewczynek. I w tej chwili trwa taka sesja, jest promowany raport, w którym zaleca się rządom umożliwienie 12-latkom
bez wiedzy rodziców zabijaniu swoich dzieci. Czyli lekarze, którzy mieli ratować życie, zabijają. Co się dzieje w czasie aborcji? Jeśli to dziecko się urodzi, zacznie oddychać, lekarze natychmiast zaczynają je ratować. Tak? Ale do tego momentu je zabijają. I myślę, że trupia czaszka z różową kokardką, czyli oswajanie dziecka z ciemnością, mówienie mu, że kościotrupy w trumienkach to jest coś, czym powinna się bawić sześciolatka. Tak? Są zabawki Hello Kitty, o których pani wspomniała, które oprócz tego, że zaczyna się od sympatycznych pojemników na drugie śniadanie, tak, różowych, a jednym z elementów są stringi dla dziewięciolatek. Tak? I to jest rzeczywistość świata, rzeczywistość świata, w którym rzeczy stoją całkowicie na głowie. I moja teza dzisiejsza, którą chciałbym przeprowadzić już w tej części drugiej po antrakcie muzycznym, że świat się stał czymś na kształt sekty. I przeprowadzę tutaj taki krótki dowód, pokażę, w jaki sposób odwraca się język w sekcie, czy w dwóch sektach, w jaki sposób doprowadza się do tego, że człowiek myśli, dojrzały, rozsądny człowiek, że naciśnięcie sobie na głowę śmierdzącej skarpety guru da mu zbawienie, tak? W skrócie okres karmiczny. I postaram się wykazać, że to samo dzieje się w całej kulturze i że dzisiaj, żyjąc w świecie, bo my myślimy, że ktoś taki, ten pan, który udaje panią, tak? My wiemy, że to jest pan, ale wyobraźcie sobie państwo dzieci, które wzrastają w takim świecie. Czy one będą miały normalne granice, czy one będą normalnie identyfikowały się seksualnie? Dla nich to jest normalność. Dla nich no przecież gdyby dziecko z bajki o królu przyszło i powiedziało, no przecież ta baba to chłop. Tak? ZSM powiedz z takim zarostem, że po dwóch godzinach już był granatowy, tak? Jak się ogląda. I zwracam na to właśnie uwagę. Tak jak tutaj w tej sferze politycznej, gdzie mamy do czynienia z próbą przerobienia nas na pracowników pruskich fabryk, tak? Z wykształceniem zawodowym, taki Kulturkampf powtórzony. Z drugiej strony mamy słabo silne imperium, które próbuje odzyskać swoje dominium. Ale ten proces, który Polakom jakby najbardziej chyba leży na sercu, no bo nie chcemy być dominowani, to jest zrozumiałe, ten proces jest chyba przysłonięty tak naprawdę procesem o wiele głębszym, czyli z kultury w tej chwili usuwa się język objawienia. Język objawienia na Zachodzie właściwie z głównego nurtu kultury został usunięty. Nie ma mama, tata w Hiszpanii, tak? Jest rodzic A, rodzic B. Rodzina to jest coś złego. Cnota. Wyobraźcie sobie państwo w TVN-ie rozmowę o cnocie. Cnota to jest coś wspaniałego, tak? Kultury, które odrzucają dziewictwo i czystość, to są kultury samobójcze. I o tym chciałbym, Rafale, żebyś jeszcze nam powiedział, jak z twojej perspektywy ta inwersja języka służy właśnie ludziom, którzy no chcą nam panować tak naprawdę, bo to o to chodzi, albo zarabiać, albo wykorzystywać, albo ponować. Ja bym to porównał z taką działalnością złodzieja, który, żeby coś ukraść, podpala dom. Na przykład. W gruncie rzeczy nie bardzo się zastanawia nad tym, czy nie obchodzą go skutki tego, co robi. To jest jego jeden skutek. Jak podpali dom, wszyscy będą biegać, wszystko będzie w chaosie, on swoje ukradnie. Jeżeli takich złodziei się zbierze bardzo wielu z różnych stron, ten chce ukraść to, ten chce ukraść tamto, czyli wracam do tego, o czym mówiłem na początku, ten chce sprzedać jak najwięcej narkotyków, ten chce zarobić jak najwięcej na pornografii czy na prostytucji, ten chce zarobić jak najwięcej na wciskaniu dzieciom jakichś szokujących rzeczy, prawda, bo żeby to było odmienne właśnie, a co może być odmienne? No na przykład złamanie tabu, prawda, złamanie jakichś oczywistości, a z innej strony mamy jeszcze ludzi, którzy chcą rządzić nami, prawda, a żeby rządzić, to odwracają pojęcia i wmawiają ludziom, wykorzystując siłę mediów, że to jest stylowo modnie stawiać świat na głowie. Dla mnie tutaj drobnym przykładem, że przechodzę z dziedziny polityki, jest działalność na przykład pani redaktor Paradowskiej, która się
w tym specjalizuje, że ona występuje publicznie jako osoba zachwalana przez liczne autorytety, jako ta, która pójdzie i powie, a ja właśnie uważam, że to, co wszyscy uważają, czy inaczej, ja uważam i wszyscy mądrzy ludzie, tak jak ja, uważają, że na przykład, tak, jest taka przysłowiowa, znaczy taka bardzo charakterystyczna dyskusja, gdzie tam pan Balcerowicz z panem którymś jakimś innym ekonomem, z Jerzym Buzkiem chyba, to ona prowadziła tę rozmowę i rozmowa była o tym, że upadają przedsiębiorstwa wskutek tego wielkiego szwindlu z autostradami, że te tysiące ludzi tracą pracę, że te polskie firmy podwykonawców zostały oszukane, okłamane, prawda, to się rozbija, rodzi to kryzys w branży, rodzi to tragedię, prawda, bo rodziny całe zostają bez utrzymania. A pani redaktor powiedziała, a mnie tam wcale nie żal tych firm. I nastało pół sekundy ciszy, a potem sala pełna, oczywiście, bo to była dyskusja wewnętrzna, sala pełna rozmaitych oficjeli Platformy, zatrzęsła się od braw. Bo nagle ci ludzie, oni by się jeszcze nie posunęli, prawda? A ktoś im pokazał, że tak można, z pozycji autorytetu. To jest rola, którą odegrało to, co nazwałem michnikowszczyzną. To jest rola, którą odgrywają takie intoksykacyjne właśnie media, które po prostu krok po kroku pokazują, że tak można. Że to wcale się tego nie trzeba wstydzić, prawda? A to jakaś tam wyzwolona babcia wyskakuje, która mówi, ile to miała aborcji, albo że się, przepraszam za język, pudelka bzykała z jakimś kloszardem przypadkowo spotkanym na ulicy, albo coś tam, albo coś tam, no te coming outy, prawda, takie wychodzące. Czy jest w tym jakaś skoordynowana myśl? Ja nie widzę takiej skoordynowanej, bo nie jest potrzebna żadna koordynacja. Po prostu jak złodzieje chcą obrabować dom, każdy od swojej strony robią co mogą, żeby wprowadzić w nim maksymalny chaos, żeby ukraść to, co sobie akurat upatrzyli, co im wpada pod rękę. Ja, Rafale, teraz skorzystam z tego, że ty jesteś pisarzem, a ja kiedyś byłem redaktorem pisma literackiego, bo powiedziałeś rzecz bardzo ważną, że to jest kultura przekroczenia. Czyli to jest kultura żerowania na tym, co przez 5 czy 6 tysięcy lat ludzie z pokolenia na pokolenie gromadzili, tak? To się zaczęło gdzieś tam za Noego, Mojżesza, potem ci wszyscy monoteistyczni Żydzi, potem filozofia grecka, czyli pomysł, że bezinteresownie szukamy prawdy, tak? Potem teatr grecki, czyli katarzys, tak? Czyli coś nieprawdopodobnego. Wychodzą ludzie na koturnach i coś mówią, coś się dzieje, jakaś fabuła i nagle chwyta nas za gardło, tak? I wychodzimy z teatru oczyszczeni. Potem rzymskie prawo, ojcowie kościoła i tak dalej, tak? I teraz doszliśmy do jakiegoś momentu, którego zwieńczeniem jest powiedzmy gimnazjum, tak? Ludzie, którzy skończyli przedwojenne gimnazjum, to jest więcej niż doktorat dzisiaj. Nie wiem, czy znacie Państwo takie osoby, które mówią klasyczną polszczyzną, to ma zawsze jakiś wdzięk, to co mówią. Ja miałem jeszcze takich profesorów na Uniwersytecie Jagiellońskim. I teraz od pewnego czasu żyjemy w kulturze przekroczenia. Czyli nie szukamy mocy dzieła w tym, że ono odkrywa jakąś prawdę. Tak, tak jak Shakespeare, jak Cervantes, jak nawet Sienkiewicz czy Baka. Tak? Oni mówili coś bardzo ważnego o człowieku. Albo o człowieku uniwersalnym, czy człowieku w ogóle, jak Shakespeare czy Cervantes, tak? Albo o człowieku, o Polaku, czy o człowieku w takim, a nie innym miejscu na kuli ziemskiej, w historii, w czasie i tak dalej. I teraz, i nagle okazuje się, że przychodzi ktoś, kto robi publicznie kupę. Tak? No to jest sztuka, to są brutaliści wiedeńscy, tak? Przychodzi ktoś, kto sika do nocnika i wkłada w nim krzyż. Tak. Przychodzi ktoś, kto robi jakąś figurę przypominającą papieża i przewala go kamieniem. Tak. I oni żerują na naszych emocjach. Tak. I to, że wokół tego cokolwiek się dzieje, no bo to są całkowicie artystycznie rzeczy nieważne, nieistniejące. Ale oni szukają mocy i komunikacji z publicznością właśnie w ten sposób, że to kogoś oburza. I moje pytanie brzmi, bo mamy dwa typy kultury, tak? Czyli kultura katarzys, czyli kultura, która szuka prawdy bezinteresownie,
Tak samo jak nauka szuka prawdy bezinteresownie, filozofia, no to sztuka przy pomocy pojęć, symboli, obrazów, symboli szuka prawdy o człowieku i o świecie. I ten kuferek z tymi dobrami kulturowymi, on coraz większy, tak? Niektóre się zużywają, niektóre murszeją, ale te srebra wspaniałe, te największe, tak? Homerem będziemy mówili do końca czasów ludzkości, tak? Będziemy Cervantesem czy Szekspirem mówili zawsze, tak? I ci ludzie nagle okazuje się, że oni tam nic nie dokładają. Tylko po prostu cały czas kradną. I moje pytanie jest, burzą. I moje pytanie brzmi, jak długo to jest możliwe? Bo ty się znasz na ekonomii, na tym kapitale społecznym, że no przynajmniej udajesz, że się znasz. Ale robisz to dosyć dobrze. Udaje mi się, nie? Jak długo to może trwać? To jest takie pytanie, jak kiedyś, ja używam takiego określenia z hydrobiologii, tym się kiedyś mój brat zajmował, z ekologii, tak? Nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile można ścieków wlać do rzeki. Leje się, leje, wydaje się, że ona to wszystko znosi, a nagle pewnego dnia rzeka umiera. Zdycha wszystko, rybki, kwiatki, nie ma nic, jest smród jak w żelazowej woli, nic poza tym. I żaden najlepszy i wykształcony nauczyciel nie jest w stanie, żaden najlepszy naukowiec, przepraszam, obliczyć, jaka jest bezpieczna pojemność naturalnego środowiska. Ile tych ścieków można wlać. Czasem się wlewa mniej, czasem więcej, ale gdzieś jest ten próg, że to jest jedna kropla za dużo. Więc ja nie jestem oczywiście dokładnie w stanie odpowiedzieć, ile tej logika podpowiada, że jeżeli ktoś żywi się destrukcją i burzeniem, no to w którymś momencie kończą się rzeczy do zburzenia, tak? Ja bym jeszcze uzupełnił to, co Robercie powiedziałeś, że ta kultura przekraczania, kultura szokowania, burzenia, ona się odwołuje nie tylko do emocji, ona się odwołuje no właśnie do pewnej ludzkiej słabości, do pewnego uzależnienia, którym jest to, że przekraczanie sprawia pewną perwersyjną radość. Nie wiem, co się tam wydziela, wydzielają się jakieś hormony, wywołuje to podniecenie. W każdym człowieku to jest normalne. Łamanie jakiejś bariery, łamanie jakiejś granicy wywołuje stan podniecenia, który no, mechanizm, prawda, prosty, klasyczny, znany wszystkim, którzy się zajmują problemami rozmaitych nałogowców, organizm domaga się powtarzania tego. I to działa także na dużą klasę, na dużych liczbach, prawda, to działa na całe społeczeństwo. Zahaczyłeś się o taką pewną moją drobną obsesję, jeśli chodzi o myślenie o kulturze, bo rzeczywiście całkowicie się zgadzam z tą diagnozą, że cywilizacja biała, mówiąc niepoprawnie politycznie, a to nie jest określenie rasowe, bo biały jest w tym sensie i Barack Obama na przykład jest wyjątkowym, wybitnym przedstawicielem właśnie tej tendencji, o której mówimy. Cywilizacja biała jakby uruchomiła w sobie ten mechanizm samodestrukcji. Nie wiadomo, czy on jest nieodwołalny, czy on może tylko skończyć się jakimś oczyszczeniem, które na przykład zupełnie się nie obserwuje w cywilizacji muzułmańskiej, czy w cywilizacji chińskiej. To jest tutaj nasz problem. To jest problem Europy, Stanów Zjednoczonych, europejskiej kultury, europejskiej popkultury. To rolę, którą pełnił artysta dawniej, zniknęła, pojawiło się, no to ja bym tak porównał, jakby chemia przestała się zajmować badaniem związków natury, zajęła się wyłącznie wysadzaniem w powietrze pirotechniką, bo to jest fajne, jak ten Rico z pingwinów z Madagaskaru po prostu, kabum i radocha i co by tu jeszcze wywalić w powietrze. Na tym polega nasza kultura i na tym polega nasza popkultura, no, że właśnie metodą pani Paradowskiej czy Lady Gagi, jak ostygną jedne zgliszcza, no to wyjdzie ktoś i powie, a ja, prawda, wielka gwiazda, a co jest złego w kazirodztwie? A ja się bzykałam ze swoim bratem czy ze swoją siostrą, no i co? I fajnie było. I fajnie było. I oczywiście oburzenia, jakieś tego, chętnie wszystkie głosy oburzenia przyjmujemy, bo to jest reklama, bo to nakręca.
największe zmartwienie, jak pani Peszkówna się pożaliła przekrojowi, że dała specjalnie taki bluźniercy tytuł płycie, bo liczyła na jakieś protesty. No i niestety nic, katolicy już nie protestowali i reklama, na którą liczyła, przepadła. Ale ta obsesja, o której wspomniałem. Czy ja mam wrażenie, że taki wielki spór, walka o polską duszę, o polską kulturę w dziedzinie literatury się toczy między Gombrowiczem i Konradem. Gombrowiczem, którego nienawidzę szczerze, chociaż uznaję jego wielkość. Grafoman. Znaczy grafoman to, nie wiem, zręczność. Bardzo dobrze, uznaję jego wielkość techniczną, że tak powiem. A Konradem, na czym ta opozycja polega, prawda? Konradem, który pokazuje nam, który powiada nam, że tym, co nas broni przed zbydlęceniem, tym, co trzyma na sznurku to zwierzę, które w nas siedzi, bo mówiąc o tym właśnie mechanizmie uzależniania, mówię po prostu o zwierzęcym mechanizmie, który człowiek musi nad nim panować. Jak nad nim nie panuje, to go w ten czy inny sposób to zniszczy. Więc Konrad powiada, że tym, co nas trzyma, są inni, są więzy społeczne, jest nasza rodzina, jest ten gorset praw, który Konrad stracił wiarę, tak? Mówi puste niebo, więc skoro nie widzi tej siły, która nam transcendentnej może nas ratować, no to widzi tylko tę jedną siłę, czyli siłę właśnie konwencji społecznej, kostiumu, mówiąc językiem takim uogólnionym nieco. A skąd popularność Gombrowicza? No Gombrowicz nas uczy właśnie dokładnie czegoś przeciwnego, że wszelka konwencja ludzi krępuje, że wszelka konwencja ludziom przeszkadza, że więzi nas, że trzeba się z tego wyzwolić i jak się z tego wyzwolimy, to będziemy piękni, to wyjdzie z człowieka anioł. To jest opozycja między Jądrem Ciemności, książką wysnutą z osobistych przeżyć i znajomości, prawda? Kurz istniał, chociaż się inaczej nazywa. Tam nawet kilku takich kurców spotkał Konrad, kiedy w Kongo był. Książka, która pokazuje, że człowiek, który się uwolnił od wszystkich swoich obowiązków społecznych, rodzinnych, który był uważany tu w Europie za postać świetlaną, wspaniałą, zmienia się w muszu, przeistacza się w bydle. Bestię, tak, to jest lepsze słowo. W całkowitą bestię i ta bestia w nim samym jego w końcu zabija. On jakby ginie no, z powodu takiej dezintegracji kompletnej swojej osobowości, mówiąc dzisiejszym językiem. A u Gombrowicza mamy, prawda, odwrotny apel, że jak się człowieka rozbierze do naga, to wyskoczy ta piękna Albertynka, która będzie całkowicie, więc tylko niszczmy te konwencje. Nie? Gombrowicz trafił w ludzi, może on tam coś sobie kombinował, ale Gombrowicz dzisiaj trafił w ludzi typu Palikota, którzy nie bardzo rozumieją tego inteligenckie bredzenia tam o tym, co to miało ta nagość symbolizować, bo są proste organizmy, oni widzą jedno, że rozbieranie człowieka, rozwalanie konwencji, rozbijanie więzi społecznych się opłaca. I jeszcze odbierane jest jako fajnie, bo ludzi to podnieca, prawda, że coś wylatuje w powietrze, że jest wielki huk. Również mam wrażenie, że popkultura współczesna ludzi uzależniła od tego, że stale muszą być jakieś bariery obalane, stare musi być łamane, że wręcz wprowadzono w podświadomość, że to jest właśnie dobre. A jak się chce pochwalić artystę, to się mówi, o, artysta, który nie uznaje tabu. Choć oczywiście te tabu się tworzy natychmiast inne w sposób ukryty, ale to jest inny temat do rozmowy. Ja spuentuję to, bo za chwileczkę posłuchamy muzyki, może muzycy już zajmą stanowiska. Bo niestety to, co powiedział Rafał, jest bardzo smutne. Dlaczego? Ten mechanizm opisany przez niego, szukania kolejnych powtarzalnych źródeł przyjemności, tak? Niestety człowiek jest tak zbudowany, że bodziec o identycznym natężeniu powtarzany wywołuje coraz mniejszą reakcję. I odnosząc się do tej sfery, do której mój przedmówca się odniósł, czyli do sfery seksualnej, to jest po prostu tak, że osoby, które nie budują miłości, czyli nie pogłębiają więzi przyjacielskiej,
miłości caritas, miłości agape, czyli tej najwyższej miłości, która jest ofiarą, tak? Która jest dawaniem siebie drugiemu człowiekowi, muszą szukać coraz ostrzejszych wzmocnień. Czyli innymi słowy, Mick Jagger, który śpiewa no 65 baby, no nie dajesz mi satysfakcji, tak? 65 kobieta nie cieszy, tak? Nawet ma 16 lat, tak? No ale baby, nie dajesz mi satysfakcji. Rozumiecie Państwo, jeśli to jest model, jeśli to jest model kultury, no to przed nami bardzo smutne czasy. Bardzo smutne czasy, dlatego że nie wiemy, kiedy ta rzeka po prostu przestanie tak naprawdę żyć. Bo wpuszczają do niej wszyscy, wszystko, tak? Z jednej strony cynizm, z drugiej strony jakąś bestialską właśnie, no bo człowiek, który staje się bestią, to jest coś gorszego, bo zwierzę, bestia, ono nie ma sumienia, tak? A człowiek musiał zabić to sumienie w sobie. Więc zostawiam Państwa w tej chwili z taką smutną konstatacją. Mam nadzieję, że muzycy z tym coś zrobią. Po tym antrakcie muzycznym będziemy próbowali dalej Państwa zająć. Tym razem przejdziemy już do sfery duchowej, a potem będą pytania. Jeszcze Rafał tutaj z nami na samym końcu zasiądzie. Dziękuję serdecznie. Mnie Robert z grupy świętego Michała Archanioła. Tutaj jakiś sprzęt szpiegowski. Mam nadzieję, że się nagrywa. Ten z lewej chyba zachodni. Chiński, tak. A tą książkę, drodzy Państwo, myślę, że Rafał potwierdzi, jak później pojawi się z nami na scenie, że to naprawdę, Maciej Rybiński, to naprawdę wybitne pióro. Myślę, że prawa człowieka, ja się zrzekam. I to jest też w nurcie tej naszej opowieści, dlatego że prawa człowieka, 48 rok, to jest początek konstruowania tego języka, o którym mówimy. Języka, który ma zastąpić język prawdy, dobra i piękna. Zachęcam, to będzie dobry gest, jeśli ktoś zechce. Drodzy Państwo, pomiędzy psychomanipulacją a opętaniem, więc teraz specjaliści od tej drugiej rzeczywistości. Powiem o dwóch takich dość wyrazistych sposobach zabierania ludziom wolności. Wyobraźcie sobie Państwo 17-letniego chłopaka, pisze już programy komputerowe, zarabia na życie, zarabia 4 razy więcej niż jego ojciec, który ma fatalną relację, świetną relację z matką. Po kolejnej dzikiej kłótni, ciaska drzwiami, idzie na dworzec, w prawo, w lewo pociąg, wyjeżdża. Do dworca nie doszedł, bo przed tym dworcem stała grupa sympatycznych, młodych, ubranych na biało, z takimi charakterystycznymi kropkami na czele młodych ludzi. Zaczął z nimi rozmawiać. Tym bardziej ta rozmowa była frapująca, że dwie przystojne dziewczyny wyraźnie zwracały na niego uwagę. Nie wyjechał, został w ich świątyni. No, świątynia jak świątynia. Mieszkanie na 4. piętrze, wynajęte. I Konrad po 3 dniach zadzwonił do ojca i powiedział: nienawidzę cię, nigdy się w życiu nie spotkamy. Po 3 miesiącach zadzwonił do kochanej z wzajemnością matki. Powiedział: nienawidzę cię, nigdy się już więcej nie spotkamy. I mówi, że otrzeźwiał po 1,5 roku. Przyjechał guru. Wcale nie z Indii, bo to sekta Hare Krishna. W Polsce zwana kościołem. Tak? Było ich 15, że mogli założyć kościół w pewnym momencie. I ten biały człowiek nie dość, że molestował Konrada, chociaż on powiedział, że właściwie to było za jego zgodą. I Konrad opowiadał mi coś takiego, czerwieniąc się w radiu, że im nikt nie przekładał pistoletu do głowy, a oni się bili o miskę z brudną wodą z mycia nóg tego człowieka i pili tę brudną wodę. Bo ich przekonano, że kontakt z jakąkolwiek rzeczą, która dotykała ciała guru, Boga, człowieka urzeczywistnionego, czyli tego, który już całe koło karmiczne, cały ten proces przeszedł, że dotyk takich rzeczy
daje zbawienie, tak? Po prostu zawiera cierpienie, skraca okres cierpienia karmicznego. I on mówi, nikt nam pistoletów do głowy nie przykładał, byśmy się bili o śmierdzące skarpety tego faceta. I ten, kto wygrał, z dumą naciągał sobie tę skarpetę na głowę. I wszyscy mu zazdrościli. Bo był przekonany, że w ten sposób, mając kontakt z tym, co dotykało ciała urzeczywistnionego gór Boga, że skróci sobie cierpienie, że będzie zbawiony. I w sekcie Hare Krishna ten proces psychomanipulacji, który opisałem wcześniej na przykładzie Chicken Hawk, czyli doprowadzenie człowieka do robienia rzeczy, które mu szkodzą, tak? Doprowadzenie człowieka do robienia rzeczy, których on nie chce, to jest właściwie banalna rzecz, dlatego że w sekcie Hare Krishna tam się wstaje o czwartej, tam trzeba 1068 razy powtórzyć pewien monotonny zestaw dźwięków. Tam jest dieta niskobiałkowa, która obniża odporność na perswazję. Tam jest zamknięty system myślenia, w którym są klisze logiczne, tak? To znaczy, jeśli wejdziemy w to myślenie, to zawsze dojdziemy do punktu X, a ten punkt X to znaczy guru ma zawsze rację. I inna sytuacja, Ania, studentka, po pół roku miała już stypendium naukowe, Uniwersytet Gdański. Miała w sobie wielką potrzebę pomagania. Trafiła na plakat. Grupa na rzecz uniwersalnej miłości wszystkich ludzi na całym świecie. Zaczęła chodzić na te spotkania, wysłali paczki do Indii, do Afryki. I Ania obudziła się na stadionie w Seulu. Tego dnia zawierało tam ślub 7 tysięcy par. 80% z tych par to ci ludzie pierwszy raz zobaczyli się na oczy na tym stadionie. I Ania uciekła z tego stadionu, udało się jej, ponieważ zwyciężył w niej odruch estetyczno-fizjologiczny, tak? Zobaczyła dwa razy starszego, o dwie głowy niższego, grubego, obleśnego Koreańczyka, który miał być jej mężem na całe życie. To jest sekta, Kościół Zjednoczeniowy, sekta Muna. Jak, stosując retorykę Rafała, biały człowiek może uwierzyć, tak, że ktoś może skojarzyć małżeństwo? Każdy z nas wie, jak trudną rzeczą są relacje, tak? Jak trudno jest podjąć decyzję o tej relacji najważniejszej na całe życie. A ona uwierzyła, a naprawdę nie jest głupsza od większości z nas, po pół roku miała stypendium naukowe, że ten ktoś może na podstawie zdjęć dobrać jej małżonka na całe życie. I to jest proces, w którym zawsze na początku jest głęboki deficyt, tak? U Konrada deficyt autorytetu. Deficyt. On nigdy nie spotkał bezinteresownego dorosłego, którego mógłby darzyć autorytetem, tak? U Ani to był deficyt miłości, wspólnoty, celu i sensu, tak? I zawsze pojawia się ktoś, kto mówi, ja dla ciebie mam rozwiązanie sytuacji, tak? Tak jak ten Chicken Hawk. I teraz wszystkie sekty, grupy, ruchy psychomanipulacyjne, potem jeszcze będę mówił o toksycznych stylach życia i duchowościach, to są wszyscy dilerzy fałszywej nadziei. Rozumiecie Państwo, bo jeśli ktoś ma prawdziwy system odniesień, prawdziwy system pojęciowy, naukowy czy religijny, to on człowiekowi może dać prawdziwą nadzieję. Natomiast okultyści, spirytyści, ludzie New Age, oszuści, manipulanci, sekciarze, ci ludzie zawsze na ten deficyt mają odpowiedź fałszywą. I tylko oszukują człowieka. Dlaczego człowiek da się oszukać? No, sekta to jest połączenie serdeczności i podstępu. Serdeczność i podstęp. To znaczy, ja deklaruję wobec ciebie emocje, pozytywną emocję, a tak naprawdę chcę cię wykorzystać. I na tym polega definicja manipulacji, bo manipulacją nie jest wpływ, tak? My teraz na państwa staramy się wpłynąć, tak? Ale cel tego spotkania jest jasny, tak? Próbujemy przekazać państwu jakiś pogląd na świat. Więc to jest sytuacja kulturowo oczywista. Natomiast manipulacja polega na tym, że cel realizowany jest odmienny od głoszonego. Czyli spotykamy się w grupie charytatywnej, tak naprawdę chodzi o to, żeby pojechać do Seulu, i bo ta sekta żyje ze sprzedawania białych kobiet starym Koreańczykom. Taka jest istota tej zabawy. I cel realizowany i cel deklarowany są po prostu różne. I teraz oprócz tych, no właściwie banalnych rzeczywistości, w których łowcy wolności zabierają
no, okradają ludzi z niewinności, z emocji, z pieniędzy, zabierają im czas i życie, to oprócz tego są jeszcze dużo bardziej skomplikowane, bardziej subtelne mechanizmy. I o toksycznych stylach życia być może jeszcze powiem na koniec. I powiem też o subkulturach, bo to jest następny etap. I powiem też o tych ludziach, którzy zarabiają na życie miażdżeniem wrażliwości dzieci, zarabiają na życie niszczeniem tych pozytywnych cech. Ale teraz chciałbym, żebyśmy wysłuchali świadectwa Roberta dotyczącego jednego z ruchów psychomanipulacyjnych. To jest kontrola umysłu, czy też metoda kontroli umysłu według Silwy. Oczywiście ta historia jest dużo bardziej skomplikowana, ale to Robert już wszystko sam powie. I o ile w przypadku sekty mamy do czynienia z rzeczywistością, która jest jakoś terytorialnie określona, jest jakaś struktura, najczęściej jakiś guru bądź grupa tych, którzy wykorzystują, no i ta szersza grupa, która jest wykorzystywana. Tak? O tyle w przypadku ruchów psychomanipulacyjnych, na przykład takich jak ruch związany ze sztuką walki Aikido, 2 miliony ludzi na całym świecie. Tam cel realizowany jest inny od tego, który jest deklarowany, tak? Bo to jest duchowość. Twórca tego ruchu, Morishei Ueshiba, był kapłanem sekty Omotokyo, szintoistycznej sekty. I dzisiaj ludzie oddają, opisał swoje opętanie. Znalazłem to w czasopiśmie japonistycznym, tak? Opisał coś, co w jego religii jest czymś wspaniałym, tak? Posiadł go Bóg wojny. I on do końca życia nie przegrał żadnej walki. I ruch, inny ruch psychomanipulacyjny związany z bioenergoterapią. Tak? W Polsce oblicza się, że do 4 milionów ludzi poprzez kościoły w latach 70. i 80. taki człowiek jak Clive Harris wprowadził w inicjacyjną rzeczywistość duchową. Każdy, kto w czasie seansu bioenergoterapeutycznego miał wewnętrzne doznania, typu fale ciepła, zimna, jakieś mrówki chodzące po ciele. Ludzie mówią o subiektywnym, mają subiektywne odczucie uzdrowienia. Tak? Każdy ten człowiek musi liczyć się z depresjami, których nie da się leczyć farmakologicznie i z problemami duchowymi. Cała ta zabawa, w której już teraz uczestniczą również telewizje głównego nurtu, tak? Wróżbiarstwo online. Tak? Można wieczorem, w nocy, a noc to jest czas najtrudniejszy dla ludzi z depresją. Tak? Najwięcej samobójstw jest między 3 a 4. I teraz ci ludzie oszukują innych, że mogą dać im zdrowie, że mogą dać im wiedzę o przyszłości, że mogą dać im bezpieczeństwo. Tak? W telewizji, która ma koncesję, która jest ogólnopolską telewizją, tak? Można za 32 zł za minutę, czy tam za 15, dowiedzieć się bzdur, które ci ludzie opowiadają. Ale problem polega na tym, że ci wróżowie czy jasnowidze, tarociści wróżący kartami anielskimi z wahadełka, z różdżki, ze znamion na twarzy czy z kształtu głowy, tak? Bo to też jest wróżbiarstwo. Że ci ludzie, dopóki są oszustami, to nie są niebezpieczni. Jeśli oni tylko i wyłącznie wyczuwają człowieka, tak? Potrafią go przeczytać, zadać pytanie, udając, że nie zadają pytania, tak? No i mówić rzeczy statystycznie prawdopodobne. To jest najlepsze rozwiązanie, bo traci się tylko pieniądze. Ale jeśli się idzie do kogoś takiego, kto potrafi mówić o rzeczach niezwykłych i frapujących, no to nie mówi on, tylko demon, na którego on się otworzy. I najlepsi są wróżowie oszuści, tak? No bo można stracić tylko pieniądze. I tych ruchów i grup psychomanipulacyjnych związanych, nie wiem, z metodą ustawień rodzinnych Berta Hellingera, z ruchem uzdrawiaczy Brunona Greninga, tak? Z kursem cudów, z pozytywnym myśleniem, z programowaniem neurolingwistycznym. Tych rzeczy mógłbym pozytywnym myśleniem ukrytym na przykład za książką Sekret. Tak? Tych rzeczy mógłbym wymienić naprawdę jeszcze dziesiątki. Nie będę tego robił, ponieważ 120 omówiłem w tej książce. Zmanipuluję cię, kochanie. I istotą tych wszystkich zagrożeń płynących właśnie z ruchów i grup psychomanipulacyjnych jest otwieranie człowieka pod pozorem dawania mu dobra, czyli zaspokajania jakiegoś deficytu. Bo wiecie Państwo, nauka, psychologia, medycyna może zaspokoić jakiś deficyt, prawda, zdrowia.
Czasami tak, czasami nie, ale jeśli to robi, to robi to rzeczywiście. Wiara, religia może zaspokoić deficyt sensu, tak, nie mamy sensu, mamy problem z ułożeniem sobie życia, tak, jest dyscyplina, jest, mamy wielki post, tak. Jeśli będziemy ćwiczyć dyscyplinę ciała, tak, jeśli będziemy ograniczać ciało, wzmocnimy mięśnie duszy. Na tym polega post. A oni dają pozorne załatwienie problemu, a najgorszą rzeczą jest to, że otwierają na duchowość. Dlatego, że jeśli coś nie działa w przestrzeni przyrody, tak? No bo jak może leczyć pigułka, w której nie ma środka, który ma leczyć, tak? Na tym polega homeopatia, że leczy nic. I im bardziej tego nic nie ma, tym to jest silniejszy lek. To jest idea homeopatii. Podobno leczyć podobnym i potencjalizacja, czyli im większe rozcieńczenie, tym silniejszy lek. I jeśli nie da się przewidywać przyszłości przy pomocy układu planet, tak? Układu linii na dłoni, tak? Czy wyciągniętych kart, no to jeśli te rzeczy chcemy wiedzieć, tak? Jeśli chcemy zdrowia od sytuacji, w której tego zdrowia nie możemy dostać i tego nie da się pomyśleć na drodze racjonalnej, to oczekiwanie skutku może być tylko na drugiej drodze, czyli na drodze wiary. I w tym momencie przekraczamy tę granicę subtelną, tak? Idąc do bioenergoterapeuty, ja mówię demonowi, chcę. Rozumiecie Państwo? Księża ze starej szkoły mówią, nie ma grzechu, bo nie ma świadomego przekroczenia prawa, tak? Problem polega na tym, że to nie chodzi o świadome przekroczenie. Dlatego, że jeśli ktoś idzie do wróża na zasadzie Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, tak? Kto czyta i wierzy w horoskopy w 100%? Nikt. Ale dlaczego są w Polsce czasopisma dwutygodnik astrologiczny, tak? Gwiazdy mówią. Kto go utrzymuje, tak? Ci wszyscy, którzy w niego nie wierzą? Nawet działanie na zasadzie Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, to już jest przekroczenie granicy duchowej. Bo jeśli nie mogę oczekiwać tego na zasadzie przyczyna-skutek, tak? To muszę oczekiwać na zasadzie wiary. Aspiryna leczy niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w to, czy nie. Homeopatia tylko wtedy, jeśli ktoś wierzy. Rozumiecie Państwo? I teraz mamy omówione sekty, grupy i ruchy psychomanipulacyjne. I teraz przykład jednej historii, która zaczyna się całkowicie niewinnie, chociaż od deficytu. Dobrze mówię? Raczej tak. Dobry wieczór Państwu, mam na imię Robert Kanać. Trudno, ja mogę powiedzieć, że zajęcie się New Age'em można podsumować, że ciekawość prowadzi do piekła. I to na przykładzie mojego życia, to co ja przeżyłem, rzeczywiście tak jest. To zaczęło się od ciekawości, od tego, że mój ojciec przyniósł taką książkę opowiadającą różne zdarzenia w życiu ludzi, że mogli lewitować, że mogli na przykład marynarza, który pokłócił się z jakimś tam indianinem o coś, wyskoczył z 8 przez 10 metrów i on nie spadł jak kamień w wodę, tylko po prostu sfrunął sobie. I to były tego typu opowieści. I od tego się zaczęło. Potem tą książkę przeczytała moja mama. To było w latach 80. I potem ona weszła w takie środowisko bioenergoterapii, metody kursu Silwy. I od tego tak naprawdę się wszystko zaczęło. Ja poszedłem, zabrałem na kurs Silwy, zabrała mnie moja mama. I kurs oferował podniesienie inteligencji, szybsze uczenie się, a z racji tego, że byłem leniem patentowanym, to nie chciałem się uczyć, no to stwierdziłem, że to mi pomoże. To jedna, jak gdyby, strefa. Druga sfera to to, że czułem się, miałem niską samoocenę. Może pomimo tego, że byłem śmiały, bo chodziłem, różne rzeczy załatwiałem, ale mimo to no, czułem się chudy, głupi, nic nie warty. A tutaj świetna rada, mogę zapamiętywać wiele rzeczy w prosty sposób, mogę przewidywać przyszłość,
mogę wychodzić z ciała, bo takie techniki ta metoda Silwy proponuje. Mogę wchodzić w innego człowieka, ba nawet go diagnozować. I co było dziwne, ja byłem w ruchu Światło-Życie, przeszedłem równolegle, w pewnym momencie zacząłem kroczyć drogą New Age i ruchu Światło-Życie, ale New Age coraz więcej czasu pochłaniał w moim życiu. Spowodował to, że o mało własnie poszedłem do bierzmowania. Dopiero trochę zimnej wody na głowę wylał mi proboszcz, który bardzo mnie lubił, i poszedłem do bierzmowania. Ale tak czy inaczej, ta moja droga, odchodzenie od kościoła, coraz bardziej mnie pochłaniała. Ja odszedłem od kościoła na wiele, wiele długich lat. Przestałem nosić krzyżyk. Na msze święte chodziłem od czasu do czasu, albo i nie. Też nawet jak się spotykałem z jakimiś księżmi, to ja miałem takie poczucie, że ja wiem lepiej od nich. Ale też, co jest dziwne i zaskakujące, i do tej pory się nad tym zastanawiam, jak to było możliwe, bo w tej całej metodzie Silwy mówi się o tym, że człowiek dostał taki specjalny narząd, jakim jest mózg, który może wszystko, tylko my mały procent wykorzystujemy z jego możliwości. Ja wchodząc w Silwę, potem w homeopatię, w astrologię, w wahadełka, też i inne toksyczne duchowości, ja w to święcie wierzyłem. I też modliłem się do Boga i dziękowałem Mu za taki wspaniały narząd, który mam w głowie i mogę nim robić tak wiele rzeczy. Ale to nie uchroniło mnie przed konsekwencjami. Kiedyś nie miałem problemu. Miałem taką pamięć, że mogłem przeczytać lekcje i dużo rzeczy z tego zapamiętywałem. Po skończeniu Silwy, i te techniki, które oni tam proponują, to działa. W 100% działa. Tylko potem ponosi się konsekwencje tego. Można się budzić o zadanej porze. Można diagnozować innych. To za chwilę do tego powiem, jak ja się czułem. Po skończeniu Silwy ja teraz, żeby nauczyć się czegokolwiek, muszę bardzo dużo czasu poświęcić na to. Ja często jest tak, że ja czytam dwa zdania, pół kartki, ja nie pamiętam, co było na początku. W momencie, kiedy to jedna z konsekwencji, kiedy na kursie Silwy jest taki moment, gdzie dają wybranej osobie, ja się oczywiście zgłosiłem, bo byłem ciekawy, dają osobie imię osoby diagnozowanej i miejsce, gdzie ona mieszka. W tym momencie to była starsza pani, podano jej imię i Warszawę. Ja miałem powiedzieć, co się dzieje z tą kobietą. Po pierwsze poczułem ogromny strach, ból, lęk, ucisk tutaj z tyłu głowy. Ja dokładnie nie wiedziałem, co się dzieje. Ale powiedziałem o tych wszystkich swoich uczuciach, dolegliwościach, to co czułem. Co się okazało? Kobieta z tyłu głowy w okolicy ma guz. Te uczucia strachu, lęku, niemocy, to po prostu ja tak gdybym utożsamił się z nią i czułem to wszystko. Potem to ćwiczenie wykonywano w małych grupach. Poprosił mnie o to człowiek, bo zobaczył, że mi się udało, i poprosił o zdiagnozowanie swojej żony. Ja w pewnym momencie poczułem ogromny ból głowy tu z przodu, mroczki przed oczami, też strach. Co się okazało, kobieta cierpiała na migreny. I moim zadaniem też, bo to nie tylko jest diagnozowanie, ale potem wyobrażanie sobie, że my wysyłamy światło do tej osoby, że ją leczymy
Ja w tym momencie poczułem coś takiego i strach, że ja tej kobiety nie uleczę. Że to jak gdyby wejdzie we mnie. Od tamtej pory mam bóle migrenowe. Poszedłem, w końcu moja mama, czy tam ktoś mnie zmusił, żebym poszedł do lekarza. Zrobiłem badania. Neurolog nic nie stwierdził. Okulista nic nie stwierdził. Ciśnienie, wszystko jest w normie. Pani neurolog przepisała mi leki i powiedziała, wie pan co, ja nie wiem co panu jest, dlaczego pan tak ma, ale pan wie, że przez pół roku te leki może panu pomogą. No, popatrzyłem się na panią trochę dziwnie. Nie kupiłem tych leków, bo skoro ona nie wie, to po cholerę mam się truć. Być może by mi pomogły, nie wiem. Nie przetestowałem tego. Kolejną konsekwencją, jaką przeszedłem i przeżywałem, bo już tego nie mam, to jest to, że były momenty, kiedy w nocy ja czułem obecność czyjąś w domu, a wiedziałem dokładnie, że jestem sam. Kładłem się na łóżku i w pewnym momencie czułem, że nie mogę się ruszyć, chociaż rozpaczliwie tego chciałem. I czułem, słyszałem, że ktoś się zbliża wokół mnie. Kolejnymi konsekwencjami było to, że przestałem wierzyć we wszystko. Coraz więcej pojawiało się myśli samobójczych. Myśli takich makabrycznych, że kogoś zabijam. I to było tak, że ja się często pławiłem, pomimo tego, że nie chciałem, ja się pławiłem w tym, że no kogoś morduję, że robię mu krzywdę. Przestałem wierzyć w to, że mogę być ojcem. I w pewnym momencie na mojej drodze Bóg postawił anioła. Była to moja narzeczona, teraz obecna żona. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie nosiłem krzyżyka. My prowadziliśmy bardzo dużo dyskusji na ten temat, na temat astrologii. Ja wmawiałem jej, że posłuchaj, człowiek jest taką no, anteną, odbiera fale ze świata i on po prostu na to reaguje. Oczywiście w ogóle nie trafiały jej argumenty moje, znaczy jej argumenty do mnie. Do momentu, kiedy udało jej się im namówić, żebym zaczął nosić krzyżyk. Krzyżyk poświęcony. I coś jak gdyby pękło we mnie. Zacząłem widzieć te absurdalne argumenty, którymi byłem karmiony. Zacząłem widzieć, jakie jest zło. To, co działo się we mnie. Jeszcze powiem takie zdanie, że moja mama weszła dalej w dalszym ciągu tkwi w bioenergoterapii. Paliła takie ognisko oczyszczające otoczenie, agnichotry. To jest odwrócona taka piramida, żeby oczyścić nasz dom, nasze mieszkanie. Jaka jest sytuacja teraz? Rodzina mojej mamy, nasza moja rodzina się rozpadła. Mój ojciec żyje z inną kobietą, moja mama praktycznie nie ma, jest bez domu. I tak pomogła jej agnichotra. Homeopatia, którą karmiła mnie mama, w którą wierzyłem, dawała mi pastylki na to, żeby mi włosy nie wypadały. A miałem piękne włosy takie dotąd. No i widać, jak podziałała. Wracając do mojej żony, a wtedy narzeczonej. Ona spowodowała, że zacząłem widzieć absurdalność tej całej sytuacji. Poszedłem do kościoła, wyspowiadałem się i część rzeczy jak gdyby puściło. Dopiero niedawno tak naprawdę byłem u egzorcysty, który z wielu rzeczy mnie uwolnił, który pomógł mi. I za to jestem bardzo wdzięczny Bogu. Walczyłem też, już kończę ostatnie zdanie, dwa. To, co ostatnio przeżyłem. Przez wiele lat paliłem nałogowo papierosy. Byłem mistrzem w rzucaniu do tego kolejnego.
stosowałem mało tego, bo studiowałem psychologię i resocjalizację społeczną, pisałem pracę licencjacką na temat rzucania papierosów. Oczywiście nic mi nie pomogło. Dalej paliłem. I z tą świadomością, że wiem, jak są trujące te papierosy i tak dalej. Niedawno byłem na rekolekcjach tygodniowych w Kowarach i przyszedł taki moment, że wyciągnąłem paczkę papierosów, zaniosłem ją do prowadzącego i powiedziałem, wiesz co, Robert, ja tego już nie potrzebuję. I tak się skończyła moja zabawa z papierosami. Od tamtego momentu nie palę, jest to 4 tygodnie. I nie mam żadnych głodów, nie ciągnie mnie do papierosów, nie zażeram ich papierosów, a wcześniej chodziłem głodny, zły, wściekły, bez kija nie podchodź. I za to dziękuję Bogu, wiem, że Bóg ma dla mnie wspaniałe rzeczy przygotowane. Tylko otworzyć się na Jego dary i na łaskę. I tego życzę Państwu. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Ja jeszcze dodam, że Robert został całkowicie uwolniony od... Oczywiście konsekwencje jeszcze gdzieś w emocjach, w psychice pewnie jeszcze będą czas jakiś. Natomiast mam pewność, że jest całkowicie duchowo uwolniony, ponieważ w tej chwili jest w grupie świętego Michała Archanioła i pomaga ludziom właśnie w tych rzeczach, w których był kiedyś zraniony dramatycznie, tak? Bo metoda kontroli umysłu według Sylwy to jest zebranie wszystkich technik inicjacyjnych, jakie były znane w latach 60. XX wieku, tak? I tam jeśli się nie dobierze do człowieka przy pomocy spirytyzmu, czyli tak zwanego budowania wewnętrznego laboratorium i przywoływania tam duchów przewodników, tak? No to dobierze się przy pomocy jakichś technik szamańskich, czyli właśnie wchodzenia w kamienie, w drzewa, w ludzi, diagnozowania, potem uzdrawianie. Są techniki magiczne, są wszelkiego typu techniki, które dążą do jednego, czyli do rozdarcia takiej osłony, którą normalny człowiek ma przed światem nadzmysłowym, tak? I o tym właśnie mówią wszystkie świadectwa osób związanych duchowo bądź opętanych. I żeby postawić tę kropkę nad nim, bo oczywiście nie uda nam się dzisiaj tego planu, który sobie założyliśmy, zrealizować, więc prawdopodobnie jeszcze jedno spotkanie przed wakacjami przed nami tutaj w Hebrydach. Ale chcę powiedzieć rzecz następującą. I to jest właśnie, no, jeśli pomiędzy psychomanipulacją a opętaniem, to musimy również do tej drugiej granicy dotrzeć, czyli związania duchowego najwyższego rzędu, czyli opętania. I ja jestem osobą, która była opętana. Wszedłem w ten stan jako człowiek niewierzący w Boga. Dla mnie szatan był w ogóle jakąś figurą stylistyczną z bajek dla dzieci. I chcę powiedzieć wam o... No bo się robi ciemno i mam nadzieję, że na dworze się robi ciemno, tak? Mam nadzieję, że to będzie taki obraz, który stąd wyniesiecie. Bo po nim jeszcze może nastąpić coś dobrego, jeśli zechcecie. Jest możliwość taka, żeby osoby wierzące mogą dostać krzyż świętego Benedykta. To jest taki znak. Jeśli ktoś jest osobą wierzącą, to jest mały egzorcyzm. Tak? Osoby noszące ten krzyż i przy wejściu, tam gdzie są książki, będzie można poprosić i ten krzyż dostać. Ostatnio, kiedy w Wołominie mówiłem w kościele, poruszałem dokładnie te same tematy i tę historię, którą za chwilę opowiem. Wielokrotnie przewracała się i krzyczała opętana kobieta. I
no, budziło to na szczęście, był ksiądz, ludzie czuli się w miarę bezpiecznie. Tak? Ale dotykamy rzeczywistości, która jest całkowicie niewytłumaczalna w kategoriach racjonalnych. Tak? Ta kobieta traciła świadomość, wchodziła w stan transu, kiedy wypowiadałem słowa wywoływanie duchów, przyszedł duch, słowa demon. I właściwie po tym, jeśli ścieżkę dźwiękową odsłuchać z tego wykładu, no to jest właściwie lista zajęć dla egzorcysty. Tak? On wie, jakie, z jakim złem ona miała do czynienia. I powiem o czymś, co jest w tej książce Egzorcyzmy i opętania, bo ile tamta zmanipuluje cię, kochanie, dotyczy również psychomanipulacji, to w tej Egzorcyzmy i opętania są przedstawione historie osób, które otworzyły się całkowicie na zło demoniczne. I to jest taka historia dziewczyny, która przyszła po pomoc. Rozmawiałem z nią 1,5 godziny. I nie znaleźliśmy miejsca, w którym ona się otworzyła. Tej furtki dla złego ducha. I zaczęliśmy się modlić. Modlitwą zawierzenia się niepokalanemu sercu Maryi. Jeśli ktoś poczuje lęk, czy będzie chciał jakby ten temat kontynuować, w sobotę w kościele w Falenicy, w kościele Świętego Serca Jezusowego od 14 do 20 jest taki dzień rekolekcyjny prowadzony przez naszą grupę, który zakończy się modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie. Kapłani będą nakładać ręce i będą korzystać z tego, że Jezus Kościołowi dał władzę nad tym światem demonicznym. I kiedy Justyna, no doszliśmy do wniosku, że już dalej nie ma sensu, zaczęliśmy się modlić. I ta modlitwa zawiera w sobie słowa i konsekruje siebie Twemu niepokalanemu sercu. To jest modlitwa do Maryi. Do kobiety, która no, opiekuje się sercem człowieka, tak, jeśli tylko człowiek tego chce. I to się odbywało w Radiu Józef na Łazienkowskiej, w głównym pomieszczeniu. Ona trzymała rękę na krucyfiksie, który leżał na stole. I nagle usłyszałem, że ona nie potrafi wypowiedzieć tych słów, konsekruje siebie. Tak? Ten stolik zaczął walić o ziemię. Tak? Ona trzymała rękę na krucyfiksie, a ten stolik zaczął uderzać o ziemię. Ja podniosłem wzrok i zobaczyłem twarz zupełnie innej kobiety. Nawet miała inny kolor oczu. I ta kobieta patrzyła na mnie z taką nienawiścią, że gdyby zły duch nie był jak pies na łańcuchu, tak? To Bóg nie pozwala na pewne rzeczy, tak? Gdyby nie było jak pies na łańcuchu, to nawet wydrapałaby mi oczy w tym. Tak? Justyna w końcu wypowiedziała tę modlitwę. Kiedy skończyliśmy, zapytałem się jej, kim była twoja babka? Ona mówi, czarownicą. Przez 1,5 godziny nie byliśmy w stanie dotrzeć do istoty jej zniewolenia, o którym ona wiedziała, jaka jest istota, tak? Przecież ona wiedziała, kim była jej babka. I to jest obraz zniewolenia. Umysł, i to jest dokładnie w uzależnieniach jest tak samo, tak? Alkoholik nie wie, że jest alkoholikiem. Dla niego ta sfera jest całkowicie niedostępna, dlatego że kiedy zaczyna się na ten temat mówić, pojawiają się emocje i on ma mgłę w głowie. On zaczyna, po prostu nie wie, o co chodzi tak naprawdę. I co więcej, oprócz tego, że jest umysł zaciemniony w tej właśnie kwestii uzależnienia, czy od złego ducha, czy od chemii, czy od pornografii, czy od neurotransmiterów, tak, to oprócz tego ten człowiek nie włada w pełni swoją wolą. Czyli robi rzeczy, których nie chce. I tu dochodzimy do puenty całego tego naszego spotkania. Bo to jest najgorsza forma uzależnienia. I ta historia już tym jeszcze nie jest zakończona, tak? Natomiast widziałem setki osób, które wchodziły do kaplicy, kapłan nakładał ręce i wychodził innymi osobami. Wychodziły z depresją, zniszczone, wychodziły uśmiechnięte. Tak? I jeśli potem były wierne,
Bogu, temu, co się z nimi stało. To są normalne dzisiaj, funkcjonują normalnie, mają rodziny. I to jest takie główne przesłanie, zanim przejdziemy do dyskusji, zanim będziecie mogli Państwo zadawać pytania. Jeśli ktoś dotknął gdzieś w swojej rzeczywistości, tak, wewnętrznej, bądź rzeczywistości kogoś z rodziny, kogoś, kogo kocha, pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie sytuacji, tak? To mogą być depresje, które się nie dają leczyć farmakologicznie, to mogą być statystycznie nieprawdopodobne ilości negatywnych wydarzeń w życiu, tak? Są ludzie, którym w życiu wszystko się rozwala, wszystko się rozkłada. Tak? Bardzo często po tym, jak ludzie noszą amulety, wiara w amulety czy wróżbiarstwo, to jest właśnie taki efekt. Są gatunki muzyki młodzieżowej, są bioenergoterapia i tak dalej, nie tylko depresje, nie tylko wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, ale też rozpadające się relacje. To jest kolejny wskaźnik taki, że jest coś duchowego, być może, tak? Być może. I takich wskaźników jest kilkanaście, tak? One nie zawsze decydują, tak? Ale jeśli się wykluczy wszystkie przyczyny naturalne, jeśli to nie jest choroba psychiczna, a w życiu tego człowieka była któraś z tych 120 omówionych w książce Zmanipulujecie kochanie rzeczywistości ideologicznych bądź duchowych, toksycznych duchowości, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli ten ktoś wyrzeknie się tego, nie będzie tego chciał, tak? Został zmanipulowany i poszedł do bioenergoterapeuty, myślał, że po zdrowie, tak? A nie po cierpienie czy duchowe zniewolenie. Jeśli ktoś chodził do wróżki, czy wróżył sobie kartami tarota, tak? I myślał, że sobie zapewni bezpieczeństwo w ten sposób. A ma w tej chwili problemy, z którymi sobie nie daje rady, tak? Jeśli on się tego wyrzeknie, wcześniej wyspowiadawszy się i poprosi kapłana o to, żeby moc krwi Chrystusa przecięła te związania, to wyjdzie człowiekiem wolnym. Tylko oczywiście Boga się nie da zmanipulować, tak? To nie jest coś takiego, że ktoś przychodzi, my naprawimy śrubki i będzie wszystko dobrze. To jest, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to jest brak ufności Bogu. I jeśli ktoś chce z nich się wydobyć, to musi podjąć decyzję, czy to, o czym mówi Biblia, to, co mówi Jezus, jest prawdą. Tak? Że On jest prawdą, drogą i życiem. I wielokrotnie się zdarza bo ja jeżdżę praktycznie 15 razy w miesiącu po całej Polsce, nie tylko. I czasami zdarza się, że kiedy mówię, szczególnie w kościołach, nie wiem dlaczego, ale tak jest, że kiedy mówię i przychodzą ludzie i próbują mnie zaatakować, tak? Nie potrafią się zbliżyć na metr do mnie, tak? Ale wykrzykują różne rzeczy, że one tu przyszły po to, żeby słuchać o tym, jak się tego pozbyć, ale nie słuchać o Bogu. Rozumiecie? Oni traktują to jak mechanizm, tak? Że teraz Pan napraw śrubkę, tak? Jeśli ktoś dokonał takiego aktu, wymanipulowanego nawet na nim, aktu chcę, wierzę, tak? W coś, co nie może działać racjonalnie, to musi ten akt woli odwołać. A Bóg jest miłosierny. I nie będzie mu tego pamiętał. Ale musi powiedzieć Bogu chcę. I każdy, kto chciałby, żeby ta rzeczywistość, która go w tej chwili niszczy, żeby odeszła w niepamięć. Zapraszam, Falenica od 14 do 20, a o 18 jest msza. Potem jest indywidualna modlitwa nad każdą osobą z rozeznaniem. I to jest, no jak mówię, widziałem setki osób, które zostały uwolnione realnie. Tak? Papierosy, choroby, depresje, stany wahań nastroju nieadekwatnych do bodźca, tak? Rozpadające się relacje, niszczone małżeństwa. Mogą być tego przyczyny naturalne, tak? Biorące się z dzieciństwa, ze złej socjalizacji, ze zranień, tak? Ale bardzo często powodem takich właśnie wewnętrznych śmierci, że człowiek chodzi, ale tak naprawdę nie żyje, to jest długotrwałe trwanie w grzechu. Długotrwałe. Czyli ktoś po prostu świadomie podejmuje decyzję, olewam Cię, Panie Boże, tak? Po prostu Cię nie ma. Tak? Nie istniejesz dla mnie. I zanim przejdziemy do dyskusji, tutaj będzie, jeśli ktoś chce, to proszę przy tej ścianie, gdzie są szyby,
gdzie są lustra, będzie można podejść tutaj, zadać pytanie. Za chwilę Rafał tutaj z nami usiądzie. I powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Dziewczyna, kiedyś na Zakroczymskiej spotykaliśmy się z ludźmi, teraz w kościele świętego Jakuba we wtorki, po mszy o 17:00. Dziewczyna przyszła i się, no po prostu obraz nieszczęścia, tak? W żałobie rozmawialiśmy też bardzo długo, no, totalna depresja. Nie byliśmy w stanie zrozumieć, na czym to polega. I ona mówi na sam koniec, no i jeszcze taka rzecz, ale to chyba nie jest ważne, bo kiedy zginął mój narzeczony, bo 3 lata wcześniej jej narzeczony gwałtownie zginął, mówi, te 3 dni po śmierci zaczął mi się ukazywać w sobie, tak? Ja zacząłem z nim rozmawiać. Ja mówię, to nie jest twój narzeczony, tak? To jest zły duch. Ona się ucieszyła, ja nie rozumiem. Okazało się, że on przez 2 lata jej mówił, wchodząc w relację, w to miejsce, gdzie było zranienie po relacji nierównoprawnej, nierównorzędnej, dominacyjnej z narzeczonym. I ona mówi, przez 2 lata mówił mi, jakie niebo jest piękne, jaki Bóg jest wspaniały, a od pewnego czasu zaczął mnie namawiać do rzeczy niemoralnych. Tak ona odetchnęła, kiedy dowiedziała się, że to nie jest jej narzeczony. I ja widziałem, jak Aneta weszła do kaplicy, tam na Zakroczymskiej, i po 5 minutach modlitwy wyszła całkowicie inną osobą. Wyszła wyprostowana, uśmiechnięta, otworzyła się jej relacja z matką, którą miała świetną, a zniszczoną przez te 3 lata kolaboracji z demonem, tak? Bo ona nie wiedziała, że nawiązała relację w śnie, ale ta relacja była dla niej ważna. Ona potrafiła robić rzeczy w życiu realnym, które wyniosła z tej rozmowy, tak? Odzyskała pracę, którą nie była w stanie utrzymać, i po jakimś czasie, co jest dowodem uwolnienia, zaczęła przyprowadzać ludzi ze swojego otoczenia, którzy mieli podobne kłopoty. Nawet swoją szefową przyprowadziła, która się bawiła w cudzysłowie kartami tarotu. I to jest rzecz, którą chciałbym Państwa pozostawić, bo tutaj następuje bardzo mocna i gwałtowna puenta. A teraz, jeśli ktoś zechce zadać pytanie, to będzie taka możliwość, tylko musi podejść tutaj, a ktoś poda mikrofon. Rafale, zapraszam Cię. Być może będą pytania do Ciebie. Nie ma pytań. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Czy pytanie, uwaga do pana Rafała najpierw, dotyczące Gombrowicza. Znaczy, zgadzam się z przyczynami, co się dzieje w świecie, ale takie negatywne to nie zgadzam się z tym, ponieważ według mnie Fredoterka jest utworem na przykład, którym sobie kpi właśnie z takiej nowej mody wśród różnych właśnie na przykład no, kobieta, mężczyzna tam się postawia w jego utworze zamiast pupa, aż zamiast noga się postawia pupa i to wszystko się odnosi do współczesnej rzeczywistości. Także jeżeli on sobie przedstawia jakieś rzeczy, to w tym sensu, żeby nadać, podkreślić głupotę tego społeczeństwa, w którym on tam żył. Proszę zadać pytanie. To jest jedno. Drugie dotyczy mi tych spraw tajemnych. Czy jest, zna pan przypadek takiego zjawiska, jak na przykład duszenie w nocy tego i jak przeczytałem o tym, że to jest jakoś dość popularne, czy często się objawia i ja zaobserwowałem, że to regularnie w pewnych sytuacjach się objawia, na przykład no szczególnie jak mam coś napisać, komuś coś powiedzieć i coś takiego i szczególnie w sprawach takich moralno-religijnych. Dzięki serdecznie. W artykułu się bardziej jasno. Pewnie durka. Trudno mi się spierać, bo ja mówiłem troszkę o czym innym, tak? Bo mówiłem o takiej ogólnej myśli, która w Gombrowiczu jest niewątpliwie zawarta, a to, że on tam no, pisze rzeczy różne i też różne rzeczy się z niego czerpie. Też wyraźnie mówię, że ten Gombrowicz współcześnie istniejący to jest Gombrowicz by Palikot. No, to jest strywializowany jeszcze, pozbawiony niuansów. Tak jak w Gombrowiczu sobie Andrzej Chorubała napisał taki świetny kiedyś esej o tym, że Gombrowicz był pisarzem, najważniejszym pisarzem PRL-u, a z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że był najważniejszym pisarzem III RP właśnie. Nie przez to, czym był, ale co sobie w nim znaleziono jako takie alibi
że prawda, wszystko nie ma sensu, a zwłaszcza nie mają sensu nasze tradycje, nasze konwencje, prawda, nasze rozmaite te. Więc temat jest oczywiście na jakieś seminarium, nie odebrałem dość na to, co pan powiedział, jako pytanie, tylko jako no, taki głos, że tak powiem, broniący Gombrowicza, że są w nim też inne rzeczy. Ja wcale nie twierdzę, że w nim jest tylko to, co powiedziałem, bo bym cały wykład musiał wygłosić, żeby jakoś syntezę twórczości pisarza, no jednak dość mającego obfity dorobek, zawrzeć. A jeśli chodzi o... jest takie zjawisko polegające na tym, że czasami ludzie się budzą, ci, którzy mieli właśnie jakieś takie doświadczenie inicjacyjne, szczególnie związane ze spirytyzmem, podróże poza ciałem, świadome śnienie, metoda Berta Hellingera, bioenergoterapia, wywoływanie duchów, channeling itd., itd. I to jest doświadczenie, które polega na tym, że człowiek budzi się, nie potrafi ruszyć ciałem, czuje ucisk na klatkę piersiową i ma doświadczenie jakiejś obecności. I to jest wskazanie do tego, żeby poszedł na bednarską i zapytał się najpierw psychologów, a potem egzorcysty, czy czegoś z tym nie należy zrobić, jeśli miał w swojej historii te rzeczy, o których mówiłem. Metodę Berta Hellingera, wywoływanie duchów, bioenergoterapię itd., itd. Czy jest jakieś pytanie? To poproszę do mikrofonu. To, o czym pan przed chwilą powiedział, jeżeli tego rodzaju doświadczenie pojawiło się w życiu człowieka incydentalnie, a potem nie, to co? Kto się tym nie przejmuje? Jeśli było poczucie obecności, to trzeba z tym walczyć, bo czasami to znaczy trzeba iść prosić o modlitwę o uwolnienie, bo jeśli było uczucie jakiegoś takiego dyskomfortu, prawda, bo to są ja rozumiem, ja mówię o doznaniu tak? obecności nie, zła. Absolutnie trzeba poszukać, co w historii, we własnej historii, co było takiego, co mogło otworzyć na tę sytuację, bo to nie jest, drodzy Państwo, dziękuję za pytanie, to jest bardzo... Ja mam jeszcze drugie. Oczywiście, i to jest bardzo ważna informacja. Otóż, kiedy my jesteśmy w sferze duchowej, na równi pochyłej, tak, to te rzeczy, które są manifestacjami duchowymi złego ducha, one się nie ujawniają. Dopiero wtedy, kiedy człowiek zaczyna się zbliżać do Boga, tak, na przykład idzie do spowiedzi z całego życia, albo jest świadkiem na ślubie przyjaciela i postanowił wyspowiadać się z całego życia, tak, no bo chce dobrze świadczyć, bo lubi. I w tym momencie zaczynają się problemy. Dopóki zły duch może się ukrywać, tak, bo kiedy on jest, to się ukrywa. Bo jego zwycięstwem jest, kiedy go nie widać. Tak? Jeśli on kogoś przekona, że nie istnieje, to jak omijać coś, czego nie widać? Tak? Jak się bronić przed kimś, kto nie istnieje? I teraz, w chwili, w której on się ujawni, tak? Czyli człowiek ma takie na przykład manifestacje, to w tym momencie on przegrał. Zły duch. Chyba, że ktoś się da mu przestraszyć. Ale jeśli pójdzie krok po kroku spowiedź, wyrzeczenie się, modlitwa uwolnienia albo egzorcyzmy, to jest koniec tej istoty o oczach, których jest 50 milionów lat nienawiści. Zimnych, brutalnych, wężowych. Drugie pytanie. Astrologia. Jeżeli nie traktować astrologii jako techniki dywinacyjnej, czyli wróżbiarstwa, a można tak traktować, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy przekonani co do faktu, że tam z kosmosu coś nas bombarduje i nas zmienia i na nas wpływa, czy też nie, prawda? Bo jeżeli to nie działa, no to tak czy inaczej nie ma problemu, rozumiem. No ale... są jakieś tam opracowania specjalistyczne, okultystyczne, które mówią, że jeżeli jest jakaś tam konfiguracja przy narodzinach człowieka, planet, to ona determinuje określone cechy. I teraz, jeżeli by traktować astrologię, ograniczając
się tylko do takiego poziomu, nie wchodząc w to, co będzie kiedyś. Co pan o tym sądzi? Bo ja powiem od razu, że miałam kiedyś kontakt z księdzem, który był bardzo zainteresowany astrologią właśnie na takim poziomie i uważał, że o ile ograniczyć się do takiego właśnie obszaru poznania, to nie ma problemu. Szanowni Państwo, astrologia jest dziedziną absurdu intelektualnego, co wykazał bardzo precyzyjnie już święty Augustyn. Mówiąc o tym, no wyobraźmy sobie, że w tej samym domu, o tej samej godzinie rodzi się syn właściciela domu i syn najmniejszej służki, tak? I ich życie będzie całkowicie inne, mimo że ma wszystkie przesłanki, które są przez astrologię uznawane za istotne. Ale jest tutaj jeszcze argument naukowy. I on całkowicie jakby ośmiesza astrologię. Otóż oś ziemska wykonuje pewien ruch, taki jak taki bączek, który się przewraca. Ten ruch nazywa się precesją. Czyli tak jak bączek się przewraca, w pewnym momencie stoi, do pewnego momentu stoi prosto, a potem zaczyna wykonywać taki ruch, aż się przewróci, tak? I oś ziemska wykonuje taki ruch i w wyniku tego ruchu, czyli precesji, te znaki przesunęły się o 3,5. Od czasu, kiedy wynaleziono astrologię i zapisano w księgach świętą wiedzę astrologiczną. Żaden lew nie jest lwem astrologicznym, tak? Żaden byk nie jest bykiem, żaden baran jest baranem, jeśli wierzy w astrologię. Dzień dobry Państwu. Tomasz Domagała. Ja najpierw dam takie krótkie świadectwo. W dzieciństwie gdzieś oczywiście w poszukiwaniach w trudnym domu i z deficytami poszukiwałem historii. To była Silva, jakaś Rejka, jakieś takie historie. To wszystko gdzieś się zagubiło. Znaczy w pewnym momencie ja odczuwałem zupełną pustkę, szkoła średnia. Skończyło się, bo był taki moment, kiedy ja się pomodliłem. Jeszcze jako dzieciak tymi słowami: Panie Boże, jeżeli to od Ciebie, to przyjmuję, jeżeli nie, to niech to wszystko gdzieś odejdzie. Tam się wydziały różne rzeczy dziwne i to faktycznie wszystko ustało. Co nie zmienia faktu, że gdzieś długo gdzieś błądziłem tak naprawdę poza odsunę się, bo piszczą głośniki. Długo gdzieś błądziłem poza kościołem, daleko od Chrystusa. Moje nawrócenie to może jakaś historia 5 lat. Chciałem doświadczyć o tym, że modlitwa przede wszystkim działa bardzo silnie. I proszę zadać teraz pytanie, bo przed chwilą dowiedziałem się, że to jest ostatnie pytanie. Dobrze. Moje pytanie jest takie. Znaczy, jestem przekonany o tym, że tylko zanurzenie tak naprawdę wierzę w Chrystusie w rzeczywistości boskiej prowadzi do, nie wiem, do rozwiązania, do dobra, do prawdy. I tu moje pytanie do pana redaktora Rafała. Opisuje pan, zresztą bardzo często trafnie określając pewne rzeczy, tylko mam wrażenie i troszeczkę mi brakuje odniesienia do, nie wiem, do Boga, do religii w pańskich książkach. Czy, no skąd to się bierze? No, może tak. Dzięki serdecznie, ale to absolutnie nieprawda. Ja znam jeden tak mocny tekst Rafała, że no po prostu zatkało mnie, kiedy przeczytałem. Mówiąc o swojej sytuacji, która jest trudna, Rafał napisał, że woli, żeby istniał jakiś system odniesień, który określa jego sytuację jako prawie że bezwyjściową, czy bardzo trudną, niż lepiej, żeby istniał, niż żeby go nie było, tak? Żebyśmy poruszali się w jakiejś mgle i udawali, że zło jest dobre, tak? I dla mnie to jest jedno z najmocniejszych świadectw, jakie w życiu słyszałem. Ja spróbuję odpowiedzieć mimo wszystko, znaczy dziękuję Robertowi za obronę. W potocznie felietona pojmowałem to prościej takim stwierdzeniem, że wolę być
potępiony przez ojca Rydzyka niż pobłogosławiony przez księdza Sobę. No. Oczywiście nie chodzi mi o to o personalia, tylko używam symbolicznie, tylko że no, albo traktujemy te sprawy poważnie, albo traktujemy je jako jeszcze jeden element takiego sklepiku, w którym sobie kupujemy różne rzeczy, z którym nam jest fajnie. Jak nam jest fajnie z tym, to sobie wybieramy część przykazań, prawda, albo część wiary, która pasuje akurat, którą się chwilowo nosi, a inną stwierdzamy, że tego się już nie nosi dzisiaj. Ja się tak zastanawiałem trochę, bo odpowiem sobie też to samo pytanie, które sam sobie zadawałem i pewnie Państwo sobie też się zadawali, co ja tutaj robię. Prawda? Bo z pozoru się jednak zajmujemy zupełnie różnymi rzeczami. Tak się nawet zastanawiałem, po co Robert mnie tu zaprosił. Myślę, że działał pod jakimś dobrym natchnieniem, że to zrobił, ponieważ z tej rozmowy jedna rzecz wynikła, wydaje mi się. Dla mnie, może ona nie jest nowa, może nie jest bardzo odkrywcza, ale wynika. Człowiek, tak powiem, powinien być całością. Mam nadzieję, że jest, ale przynajmniej powinien. Nie jest tak, że się coś robi do fajrantu, a po fajrancie się robi coś zupełnie innego. A nie jest tak, że się jest publicą z cystą prawicowym, który się do godziny 16 zajmuje zwalczaniem lewicy, miazmatów, zepsucia, podłych ludzi rozmaitych, sił rządzących, deprawacji i tak dalej, a po godzinie 16 to się tym nie zajmuję, bo to jakby wyszedłem z roboty i nie będę jej zabierał do domu. Ja kiedyś napisałem taką książkę, z której się jakoś ciągle muszę tłumaczyć. Znaczy może ciągle nie, bo ludzie tak po prostu no, z sympatii dla mnie ją nie przyjmują i do wiadomości, ale ta książka jest. I ja uważam za jedną z najlepszych, jakie napisałem. To się nazywało Ciało Obce. To jest książka obsceniczna, obrzydliwa, w sposób świadomy. Nie będę jej opowiadał. Uprzedzam, że jest książką, która kompletnie nie pasuje do wyobrażenia prawicowego publicysty. Tym bardziej, że jest książką, na taki zabieg literacki, pisaną w pierwszej osobie przez narratora, który kompletnie jakby no nie udaje głupiego, jest głupi, nie widzi, z jednej strony się męczy, z drugiej strony ciągle sobie tłumaczy, że wszystko jest fajnie i że on jest fajny, prawda? I różne rzeczy się tam działy z tą książką. Ona miała jedną recenzję, która mnie bardzo zafascynowała, mianowicie recenzję w piśmie Christianitas, gdzie recenzent odczytał tę książkę, no powołał się na różne rzeczy, które mi są kompletnie nieznane, bo ja w tych rzeczach nie siedzę, odczytał tę książkę jako właśnie opis demonizowania człowieka, wchodzenia zła osobowego, powołując się tam na rozmaite rzeczy, które ponoć w literaturze przedmiotu są przez egzorcystów opisywane jako te dość typowe zjawiska przy takim tym. Ja tego nie wiedziałem, pisząc tę książkę. Natomiast no, starałem się ją zrobić jakby tak jak najlepiej na podstawie tego, co mi było wiadome, z czym się w życiu zetknąłem, co tam jakby dopracowałem jeszcze, żeby to skonstruować. To znaczy, że jeśli się wytrwale śledzi schemat rzeczywistości, to można tam znaleźć podpis Pana Boga. Między innymi tak, z całą pewnością. I też mi się wydaje, że to jednak znaczy, że nie można wydzielić pewnych rzeczy, tak jak powiedziałem, ponieważ no, to doprowadzi do takich, nie wiem, do postawy takich prawicowców, co tam są sobie dzisiaj prawicowcami, ale potem potrafią iść zupełnie gdzie indziej. Nie chcę sypać nazwiskami, prawda, wiele byśmy przykładów takich znaleźli. To znaczy, że jeżeli ktoś na przykład pisze publicystykę i pisze prozę i chce być w tym uczciwy, no to musi być szukaniem tego samego na różnych poziomach. Wiem, znam jakąś odpowiedź, to piszę tekst publicystyczny, ale często nie znam odpowiedzi, znam same pytania, to wtedy piszę prozę. I czasem się okazuje potem w życiu, że znajduję odpowiedzi na te pytania i widzę, czy te pytania były dobrze zadane, czy to były pytania rzeczywiste, więc bardzo dziękuję za tę okazję, żeby samemu sobie uświadomić, że na przykład pewne rzeczy, o których tutaj mówiono,
coś tam mi jakąś klatkę w mózgu otwierają i pokazują jakiś łącznik między rzeczami, które się zrobiły intuicyjnie i nawet sam jakoś intuicyjnie wiedziałem, że to jest całością, ale nie bardzo wiedziałem, w którym miejscu mozaiki co się mieści. To tylko. I dzięki temu, co powiedział Rafał, mogę, drodzy Państwo, ogłosić koniec ery nowożytnej, tak? Bo nowożytność to jest taki czas, kiedy intelektualiści doszli do wniosku, literaci, intelektualiści, artyści, że dzieło i życie to są dwie różne bajki, tak? I że patrzcie na to, co zrobił Jan Jakub Rousseau, nie patrzcie, że oddał dzieci do przytułku. Życie, biografia, to jest najsilniejszy tekst, jaki pisze człowiek. Tak? I to jest kultura integralna, czyli zgodność tego, co się mówi, z tym, co się robi i z tym, co się myśli. Człowiek powinien być całością. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że tutaj jest jeszcze jeden bohater. Tak? Tak. Człowiek musi być całością. Serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, i zapraszam. Mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Thank you.